Cześć moi kochani, witam was serdecznie. Stęskniłem się za wami, tak, nie było mnie ponad tydzień. Z odcinkami, ale byłem w Polsce na weekend, troszeczkę czasu też mi zajęło, bo wróciliśmy, praca przed wylotem, też troszeczkę spraw na głowie. Stęskniłem się za nagrywaniem, stęskniłem się za wami, za waszymi śmiesznymi komentarzami i nie tylko. I dzisiaj, ostatnie parę dni, tak właśnie pracowałem, nocki w wolnym czasie nadrabiałem, stracony czas na YouTubie, oglądałem odcinki. No i zobaczyłem u Staśka, czyli tak zwanego Gieraka kiedyś. Dobrze mówię, Stasiek? To jest? Podlinkuję wam jego kanał w opisie, zapraszam serdecznie. Nagrał odcinek odnośnie Royal Gianta. Tak, nagrał coś tam odnośnie Royal Gianta. Oglądałem chwilę, muszę się przyznać, nie cały, ale oglądałem. I to mnie skłoniło do pewnych przemyśleń, czy mój stary deck, którym robiłem największe moje rekordy i słynąłem z tego, że kiedyś właśnie grałem tylko Royal Giantem. To jest mój stary deck, on tu cały czas na pierwszym slocie jest. Cały czas jest ten deck na pierwszym slocie. Tak, kiedyś Arena Legendarna była tam niżej. Grałem tylko Royal... przepraszam, grałem tylko Royal Giantem. I z lekkimi modyfikacjami deku, ale tak właśnie wygląda mój dek, na którym zatrzymałem się i chyba tym dekiem wbiłem mój rekord jak na razie pucharków. No i czas sprawdzić, czy ten dek nadal jest mega mocny, ponieważ na tamte czasy był dobry. Oczywiście użytkownik tego deku był słaby, tak jak do tej pory, ale dużo osób grało Royal Giantem. Farmer, pozdrawiam cię serdecznie, mordo. I powiem wam szczerze, że nadal można Royal Gianta spotkać, ale mi się już troszeczkę łatwiej gra na Royal Gianta moim obecnymi dekami, więc postaram się ja dzisiaj zagrać tym Royal Giantem. No dobra, ale pokrótce omówmy dek, jak to, dlaczego jest tak. Royal Giant, minionki do odwracania uwagi, gdyby było właśnie Inferno Tower, Ice Wizard do zamrożenia barbarzyńców, przyzwolnienia barbarzyńców. Elitki oczywiście do obrony. Tak, gram elitkami. Inni grają elitkami, dlaczego ja mam nie grać? Będę to zawsze powtarzał. Jeżeli gram przeciwko Polakom, odpuszczam walki. Więc nie martwcie się, nie gram na Polaków, ale dlaczego inni grają elit barby i rage, a ja mam przegrywać przez to? Nie ma. Nie słucham was, elit barbarzyńcy. Ja wiem, że tej karty nienawidzicie, ale ja nią gram, bo nie mam zamiaru przegrywać. I tak to robię często. Dobra. Gang goblinów. Jak widzicie, mam 4 karty na maksa. Mógłbym zrobić kolejną. Lock, zap i na 3 spele. Przeważnie chyba na Royal Gianty są na 3 spele. Dobra, ale bierzemy się do gry, bo zaraz już tam już widzę te komentarze. W ogóle zostawcie łapeczkę, subika, jeżeli jeszcze się nowi. Już widzę te komentarze. Rozgadał się znowu. Dobra. Lubię czasami trochę pogadać. Dobra, zobaczymy. Jest początek sezonu, chyba pierwszy tydzień. Tak, pierwszy tydzień. Zobaczymy, czy Royal Giant jest nadal dobry. Tym deckiem dosyć dawno nie grałem. Ajajajajaj. Postaram się tą pompkę, dobra, sprzątnąć troszeczkę. Będzie grał golemem. Będzie grał golemem, tak mi się zdaje. Chociaż nie, mogą być trzy muszkieterki. Właśnie, trzy muszkieterki. Przewidziałem to. Skąd ja to wiedziałem? Dobra, trzeba tutaj się wybronić. Trzeba się wybronić. Te muszkieterki z prawej strony niech podejdą, dobra. Teraz tak, tutaj zapem. No i... Dobra, trochę mi poobijało. Teraz muszę uważać tym fireballem. Tym fireballem teraz sobie troszeczkę będę spokojniej grał. Dobra, niech mi się ładuje Royal Giant. Przeważnie właśnie tym deckiem starałem się tak robić, żeby Royal Giant, jak go wypuszczę, żeby były elitki. Elitki, żeby mieć gotowe pod ręką. Dobra, on zagrał w ten sposób. Ja zagram w ten sposób. I w ten fireballa znowu użyję. No niestety musiałem Firebola zjechać. Trzy muszkieterki, on wyskoczy, będzie Wateram. Dobra, pobijamy go jakoś trochę. Jeszcze jeden strzał, dobra, 1000 HP zostało. Dobra, on znowu będzie próbował na lewo iść.
Dobra, poszły muszkieterki. Teraz zagram troszeczkę inaczej. Ta pompka mnie jeszcze tam martwi u niego. Dobra, to właśnie tak się spodziewałem, że tu może być zagranie takiego typu. Ej! Trzeba tutaj pobijać, leci kolejny taran. No to teraz mnie tutaj... Dobra, mnie teraz tutaj wziął. Dobra. Bo on teraz zagra hordą. Czy on zagra hordą? Nie, zagrał trzy muszkieterki. Dobra, mam je tutaj. Aj, jedna się rozeszła. Dobra, jedna się rozeszła. Wie, że to mi tak stracę. Dobra, niech atakuje. Ja sobie będę tutaj bronił. On teraz będzie taranem i trzema muszkieterkami skracał. Muszę właśnie uważać teraz na te skróty. Dobra, trzy muszkieterki tam. Lecimy tak. Dobra. Dobra. Ja się tutaj wybronię. Nie, tutaj teraz trzeba tak zagrać. Tak trzeba zagrać. I mamy chyba to. Mam nadzieję, że mamy to. Jeżeli on nie skróci trzema muszkieterkami, Royal Giant tutaj zniżej. I mamy to, tak, mamy to. Udało się go ograć. Pierwsza walka poszła. Ale mi serce wali. Dawno nie grałem tym deckiem. W ogóle chyba bardzo dawno już tym deckiem nie grałem. Dobrze, udało się. Pierwsza walka weszła. Cieszę się. Cieszę się, że pierwsza walka weszła. Nie dosyć... Ile ma w ogóle? 4-3 ten deck. Dobra. Zobaczymy, czy druga wejdzie. Oby się druga walka też udała. Dobra, zap, ładuj mi się, zap. Dobra, Dziadka Mroza tutaj wystawimy do spowolnienia. Dobra, arczerki. Gang goblinów. Dobra, zapował mnie. Trzeba najpierw wybadać, jakie on karty ma. Teraz tak, mam elitki sobie naszykuję, bo on zaraz z Hogriderem wyskoczy, właśnie. Wyskoczył z Hogriderem. 11, na 11 Hogrider, za przygotowany. W razie czego jakby jakąś drobnicę miał, dobra. Tu porozbijamy w ten sposób. On będzie grał na Hogridera, trzeba tutaj coś wymyśleć. Dobra, niech zbiera Royal Giant, niech mi tutaj zbiera bęcki. Ja szybko dostawię minionki. Ono chociaż tam na raz dojdzie. Dobra, muszę się wybronić Royal Giantem. Dobra, jeden strzał oddał. No i teraz Hog Rider zapas użył. Dobra, jest na razie na remis. O, będzie ciekawie. Dosyć ciekawie to będzie. Dobra, wystawię znowu Ice Wizarda. Nie, elitki zostawię. Elitki muszę zostawić. Kurde, no nie mam teraz jak zagrać. Ajajaj! No, tutaj poleciał. Wybrońcie go. Dobra, wybrońcie tego hoga.
Dobra. Mam nadzieję, że teraz mi się to uda. Dobra, jeden strzał, jest ok. Dobra, ma zapał, to... Niepotrzebnie tego broniłem, bo straciłem eliksir. Właśnie, straciłem eliksir. Ej. Niepotrzebnie. Te rczerki tam puścimy z dymem. Teraz tak, Hog Ridera trzeba wybronić. Właśnie. Wybronimy tego Hog Ridera. Dobra. Ładuj się, Giant. Ładuj się. Dobrze, ładuj się. Dobra, rozdzielmy. Dziadka. Fireball, teraz poleci z jego strony. Dobra, jest remis. Powiem wam szczerze, że można było to ugrać, gdybym troszeczkę lepiej zagrał, ale jest ok. Powiem wam szczerze, że nadal się gra tym deckiem przyjemnie. Wygrana, remis, nie jest źle. Czyli myślę, że tym deckiem możecie sobie nadal go próbować pograć. Jeżeli ktoś lubi Royal Gianta, tym deckiem naprawdę grało się elegancko. Farmer chyba tutaj zamiast dwie karty chyba też używał inne. I nie wiem, czy on nadal gra, nie mam w tej chwili jego znajomych tam, żeby podejrzeć, jaki ma deck. Ale serdecznie pozdrawiam wszystkich Royal Giantowców, którzy pamiętają dawne czasy, osoby, które nadal grają przeciwko Royal Gianta i się też złoszczą. Pozdrawiam was wszystkich, trzeba umieć grać na każdą kartę, nie denerwujcie się, że ktoś gra tą kartą, no po prostu... Ktoś używa jednej karty, bo nie umie innej i tyle, tak sobie mówcie, o. A wy umiecie grać wszystkimi. Dobra, zostawcie łapeczkę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale, ale się zaplątałem. Pozdrawiam was serdecznie, ja powoli wracam do nagrywania. Mam teraz 3 tygodnie, ponieważ za 3 tygodnie znowu lecę do Polski i troszeczkę ponagrywam, a niebawem zmieniam charakter kanału. Troszeczkę będzie więcej czegoś, mniej czegoś, więc zobaczycie niebawem sami. Trzymajcie się, kochani, na razie.